powiedział Stasiu żonie Marzence. Bierzemy sprawy we własne ręce. Czas kapitalizm budować zacząć i nie zawracać se głowy pracą. Za rok będziemy mieli miliony i opuścimy rodzinne strony, by świat prawdziwy zobaczyć z bliska i wsadzić głowę bestii do pyska. Na złocistej plaży hawajskiej leży z żoną Stasiu Kowalski, bykiem jak kiedyś w robocie. Dzisiaj Stasiu grywa na giełdzie i jak zechce może być wszędzie. Meksyk, Seszele, Saint-Tropez. Na hawajskich piaskach błyszczy Marzenka Kowalska. Ciekawy, barwny i śliczny. Rozwijmy w sobie trend turystyczny, by móc przeżywać przygody z bajek, już nie sprzedając sera i jajek. Na Hawajach wszystko fajowe, tylko nie ma wódki stołowej, za to jest rum i Malibu. Ludzie czarni, ale miedzicy, niż na przykład w morskiej krynicy, dbają o białych sahibów. Na hawajskich piaskach błyszczy Marzenka Kowalska. Ach, jaka to laska, piękna jak ramka z obrazka. Bracia rodacy, siostry rodaczki, odłóżcie szpadle, grabie i taczki. Nie uprawiajcie na działkach gleby, zobaczcie Teby, Kretę i Egipt. Choć piękna nasza ojczyzna cała, całkiem bogata, całkiem niemała. Nie to, co obce cuda nie widy, no ale tam ciepło i nie ma bidy. Na hawajskich piaskach błyszczy Marzenka Kowalska. Ach, jaka to laska, piękna jak ramka z obrazka. No. Muszę się państwu pochwalić, że w maju miałem takie przeżycie. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce miał coś takiego. Proszę państwa, mieszkam w jednej klatce z facetem. W schodowej, oczywiście. No, poważnie. No. I ten facet, proszę państwa, całe życie, od czasu, jak ja go pamiętam, on był całe życie milicjantem. On się z pałką urodził po prostu. I ja patrzę, on się 6 lat temu, proszę państwa, w 10 minut w inspektora policji przepoczwarzył. Ludzie, jaką drogę krzyżową przeszedł. Boże, jak 5 lat temu ostatni pierwszy sekretarz płakał na trybunie, że oni są kaput, to Zenek to w telewizji oglądał, on się jak dziecko cieszył. On był przekonany, że to kabaret Olgi Lipińskiej leci. Dopiero jak mu sierżant w radiowozie złapał wolną Europę, tam zobaczył, że z nimi koniec. Proszę państwa, w 10 minut facet się zmienił jak prawdziwy Polak. Ludzie, o 4 w nocy policjant sam bez psa zszedł do piwnicy. Poważnie. I tam publicznie spalił legitymację partyjną. Jeszcze okopcony tym dokumentem na 5 rano na roraty poleciał. Tak się kajał za te 50 lat pałowania, że w ogóle zapomniał, że się cały czas lewą ręką żegna. Prawą na kaburze miał tutaj. I ktoś go zakapował do proboszcza. I się jaja zaczęły. Proboszcz Zenka wezwał, wyciągnął jego kartotekę. Przecież tam też mamy kartoteki, nie? I mówi proboszcz, no cóż, parafianin Zenek, no. Jesteście nieokrzczeni. No. Kościół nie może dopuścić, żeby poganin katolików pałował. Tak? No i Zenek przyszedł do mnie w maju z połówką prosić, żebym ja był jego chrzestnym ojcem. Wiecie państwo, całe życie chciałem mieć chrześniaka.
Należy by był z godzinę młodszy ode mnie chociaż, prawda? A poza tym, gdzie teraz kupić w Polsce bet na 1,90 m? Wybrnęliśmy, proszę Państwa, tak, że on miał taki śpiwór pancerny bojowy. Jeszcze z ZOMO. To oprzyliśmy to koronkami tutaj. Stara rozpruła te baretki, zrobiliśmy z tego takie różyczki, pierdółki poszło. Później się zaczął problem z czepeczkiem. Przecież nie wypadało łysego do chrztu taszczyć, nie? To mało Zenek ma łeb jak wiadro. Proszę Państwa, na niego kasku to w magazynach nie było. Tylko mu robili na zamówienie w fabryce naczynie maliowanych. Też pomalowaliśmy ten sagan na niebiesko. Który stara przyspawała koronki. Poszło. Później się zaczął problem. No jak ja przy moim wzroście utrzymam przez godzinę do chrztu bachora, który ma 98 kilo. Bez broni. To nam pomógł komendant wojewódzki, załatwił taki wózek podnośnikowy, widłowy. I myśmy tym wózkiem ten kwintal gliny do chrztu zawieźli. Prawda? Później się zaczęły takie towarzyskie perypetie, bo oczywiście balanga była w tych konsumach. No i ci co goście, co czytają Gazetę Wyborczą, to mówią, to kurde, niech Krześniak do stołu siada, prawda? Duże dziecko, 54 lata, prawda? Ci, co czytają Słowo Powszechne, mówią absolutnie. On ma w becie leżeć. To jest katolicki chrzest. Wiadomo, co wygrało, nie? Położyliśmy tego Zenka w tym becie. Na stole do bilardu. Nigdzie się menda nie mieści. Kapral mu dał pałkę do ssania. I tak Zenek ssał tę pałkę i w sufit się gapił. O czytanie taki. I do rana by tak leżał, tylko około północy ktoś z gości się zapomniał, co za uroczystość. Proszę Państwa, krzyknął zdrowie Krześniaka. Ludzie, jak Zenek usłyszał, że my pijemy bez niego. Jak zaczął mordę drzeć, to siły na niego nie było. Proszę Państwa, co kto szedł, to piwo ze smoczkiem, piwo ze smoczkiem, piwo ze smoczkiem, piwo ze smoczkiem, to wypił tych piw 15. Musiał się zsikać w pieluchy. I by w ogóle nic nie było, jemu się w robocie zdarzały takie sytuacje. Oficer w końcu, jego babie odbiło, że go będzie przewijała. Tu się klocki zaczęły. Póki mu zmieniała górę, czyli kaftanik, leżał. Proszę Państwa, jak mu zaczęła dłubać w pampersach. Jak on się na nią napalił. Mu wszyscy godzinę tłumaczyli, Zeniu, kurde, noc poślubna nie jest po chrzcinach. No później było wręczanie prezentów, oczywiście. Ode mnie zegarek dostał, elektroniczny. W robocie się opuścił, cały czas chodzi z długopisem, se dzieli 19/03. Od matki chrzestnej dostał rower, ale damkę, żeby opozycji na ramię nie wozić później. A od księdza proboszcza i komendanta wojewódzkiego policji dostał taką piękną tarczę bojową z pleksji, na której wyryty jest taki napis motto. Naród nasz z piekła wyciągniemy z połem, Kościół z policją, policja z Kościołem. Amen. Ja i koleś rybki sobie hodujemy w takim małym szklanym światku pośród szyb. Czemu jak najbardziej rozumiemy, że najlepsza demokracja jest wśród ryb. Tu w akwarium tak naprawdę nikt nie rządzi, każda ryba bezustannie kłapie pyskiem. Na dodatek dno nikomu tu nie szkodzi, mało tego, dno jest wszystkim bardzo bliskie. Demokracji się uczmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają bełwak w porządku. Każda rybka sobie sterem i łokrętem, każda chwali swoje płetwy i łokonek. Kolorowe walczą z sobą jak najęte, a najbardziej żrą się czarne i czerwone. Rybki walczą między sobą, ale w ciszy, bez powodu, że tak powiem, instynktownie. Walk
walka idzie, ale tego nikt nie słyszy. Takie głupie, a się gryzą, tak, tak to nie. Demokracji się utrzymyło zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają bełwacz w porządku. Ja i koleś uwielbiamy naszym rybkom do akwarium niespodzianie wsadzić rękę. Popatrzeć, jaki popłoch jest za szybko. Czuć swą wyższość, niezależność i potęgę. Rozumiemy polityków, co na ryby. Lubią jeździć dla kompleksów swych zabicia. Bo gdy tutaj ma się władzę tak na niby, to na rybach świat się czuje panem życia. Demokracji się uczymy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. Demokracji się łączmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. Romeo Świętokrzyski, kurde. Szwagier się znalazł. A co, zginął wam? Kurde, ci Lutne będzie wdowa, dwie sieroty. Ty nie fikaj, bo ci zaraz z tej beretki zrobię koło fortuny. I... będzie bankrut. No. Później wąsaty będą. Magda, pocałuj pana. Słuchaj no, a ja żem cię widział w tym kale fortuny. Żem grał. A jak żeś ty się tam dostał? No to jak te wszystkie głupki. No, znaczy? No co, żem wysłał pół koroniówki pocztą. No. I one mi pocztą odesłały takie, misiu, do mierzenia rozumu. Suwmiarkę. Stary suw się mierzy. Ale suw. To jest takie, kurde, na papierze. No. I one na to mówią, że to jest z rodziny. No. Ma inteligencję. Taki z rodziny. Teść. O, widzisz, teść. No. Teścia na inteligencję mnie przysłał. No. Ja to, kurde, zielony, wiem. No, no. A chłopak zrobił. Pięknie. No, misiu, w piątej klasie jest. No, gratuluję. Siódmy rok. No. O. Go tak polubiły, nie puszczą dalej. No, da. No i on mnie to zrobił, mnie no. Szwagier zdjęcie swoje pożyczył. A czemu? No, powiedział głupek, że z taką facjatą ja mogę kwadrans dla rolników prowadzić. No. No, no i się pojechał. No, no, no. Stary jacie jaja. No. Jeszcze ten piękny, wąsaty był. No, no, no. Tak mówi do mnie grubo, tak. Panie Stefanie, proszę machnąć kołem. Majtałeś. No stary. Czy jakżem pierdyknął, no. To wciągnęło pierwszy rząd. No. To nie na siłę, to na rozum. A mnie nikt to... nie mówił. No, wiedzisz, no. Mało jaja się zaczęło, no, no. Karuzel nie ma hamulca. No, nie. Jak ruszyła, stary, jak te kobiety po ścianach zaczęły latać, dzieci płaczą, w końcu światło zgasło, ja pierdut, siedzę w głównej nagrodzie i czekam na wyniki. A co to była za główna nagroda? Taczki japońskie. Jakie znowu taczki japońskie? Te takie, te Suzuki Maruki. Głupku, jak coś Maruki, to jest ruskie, nie japońskie. Słonko, to składak jest. Jaki składak? No kurde, japońskie Suzuki i Maruki moja w środku jestem, no. Same taczki były, czy z niespodzianką? Skąd z niespodzianką? Cóż to była za niespodzianka? Na wylew krwi do mózgu. Mianowicie. Moja stara w bagażniku. A ona jest multivita. No, ja się zamieniłem. Na co? No baba została, taczki zamienione. Skarbie, wycieczka do Afryki. Słuchaj, dwa miechy w Afryce. Pan Stefan tak. Jak Carrington. Które dwa miechy? Ostatnie dwa miechy. Z tego, co ja wiem, to ostatnie dwa miechy. To pan Stefan tak, ale kiblował. No, kurde, patrz, jakie czoło opalone jest. No, ale ślad po kracie ci został. Po kracie. A po czym? Kurde, krzyż południa się opalił tutaj. Południa, no. Widziałeś Afrykę? Gruby, no. Zwierzaki widziałeś? Poważnie. Żyrafę. Ile chcesz? Proszę opowiedzieć, jak wygląda żyrafa. Będzie żyrafa. Proszę bardzo. Konia znasz? Znam. No to żyrafa jest jak kuń. Tak? No. Tylko to jest cała plackata taka. Szyję to cholera ma jak rynna brać. Ojej. Z tak bydle zrobione, że jak ona tam na górze gębą zje banana. No. Zanim jej banan do brzucha doleci, ona już głodna chodzi. No. Powaga. No.
a hipomochomotora to dama. Ja. Całe stado tak się nazywa. A jeden? Krótko, hihipotam. No to widziałeś hipomochomota? To mów, jak hipomochomotam wygląda, proszę bardzo. No. Kunia znasz? Znam. To hihipotam jest jak kuń. Tak? No. Kotus krowim łbem i na kocich nóżkach. A lwa widziałeś? To proszę opowiedzieć, jak wygląda lew. Proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Lew jak kuń jest. A? Kotów kurzony szopem. Tak. A żeber widziałeś? Proszę opowiedzieć, jak wygląda żeber. Proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Tak by kuń w piżamie spierdlał, uciekł i na przejściu przechodził. Same pasy. Słuchaj no, a goryla widziałeś? No, proszę powiedzieć, jak wygląda goryl? Proszę bardzo. Lustro w domu masz? Ja bym mu lutnął. Ja wam obydwu lutnę. A węża boła widziałeś? To proszę powiedzieć, jak wąż boła wygląda? Kurde, ty kunia znasz? Zna! No, to ten boa, to za cholerę do kunia niepodobny. O, jak nie trudno być myśliwym, kiedy instynkt polowania we mnie zniechł. Każdy się czuje mentyzną, póki nie musi nim być. Myśliwy musi posiąść instynkt, ten odpiewa pani Andrzejku. Wszystkich gatunków zwierząt, na które poluje. Teraz już śpiewam blusa takiego. Musi być chytry jak ten lew i wytrwały jak ten wilk i przebiegły panie Drusiu jak wiedźmiedź i silny jak ten zuber, zakochany jak ten guset, mam kończyć wkurzony jak ten czesław, elegancki jak ten bazant i mądry panie Drusiu jak ta sowa i sprytny jak wiewiórka. Widzę pan traci cierpliwość jak ten jelek, proszę pana, który chociaż ma rodzi, udaje, że to nie jego. Myśliwy musi być muzykalny, tak jak pan zwiedzi, jak śpiewa, prawda? Żeby se pograć na rogu. A ja choć słuch mam jak ten guszec, panie, i głos mam jak ta sowa, to żem odważny jak ten żbik, by śpiewać jak ta sroka. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Proszę państwa, drobna uwaga. Otóż mój przyjaciel Stefan, oprócz tego, że zajmuje się działalnością literacką, artystyczną, w kotłowni tam do południa, w wolnych chwilach zajmuje się jeździectwem. Tak. Jest mianowicie dżokejem. Tak. Czyli tym, co mieści się pomiędzy czapką dżokeja a kuniem. Stefek startował w ostatniej Wielkiej Pardubickiej, tak, i mimo tego, że miał najlepszego konia, sam był wspaniale przygotowany. Tydzień nie pił. Koń. Oczywiście. To Stefek zajął dopiero drugie miejsce. Tak, prawda. No jest. I to nie wstydź ci? No, wstyd. Panowie, naprawdę? Ty naprawdę nie mogłeś przed metą przyspieszyć? No. Czyli nie mogłem przyspieszyć. No to co? No, no nie, mnie żal było tego konia samego zostawić. Nasz polski stół. Towarzysz wzlotów i upadków. Co żarstwa puchu lub był jak szkielet z niedostatku. Nasz polski stół, płaszczyzna wspólna dla pokoleń, cel polskich dróg, więc szło się po nich jak po stole. Nasz polski stół, od Mieszka polska racja stanu, istnienia sól, od pieluch aż do karawanu. Nasz polski stół, przeciwnik siły i terroru, dla świata wzór mądrego rozstrzygania sporów. Nasz polski stół, mała arena naszych igrzysk, gdzie pół na pół, raz prosperity, a raz kryzys. Nasz polski stół, najdziwaczniejszy mebel świata, tak pół na pół, wyżerus albo dyplomata. Nasz polski stół, drewniany symbol narodowy,
władca i król wielu milionów nóg stołowych. Nasz polski stół dla ekonomii czysta fikcja, myślenia ból wybitnych speców od rolnictwa. Nasz polski stół dla polityków istny horror, gdy żąda tłum, żeby się wszystkim dobrze wiodło. Stolników tych, jak długo będzie znosić mógł nasz polski stół. Polski stół.